Dla Annick Gauthier to jak wyrok dożywocia. W jej sercu panuje pustka. W marcu 2017 roku jej córka Helene została zamordowana przez byłego chłopaka. Rozstali się 6 tygodni wcześniej. Od tego czasu ciągle ją nękał. Pewnego ranka czekał na nią w stadninie koni, gdzie pracowała. Chciał, żeby do siebie wrócili. Kiedy odmówiła, wyciągnął nóż i wbił jej prosto w serce. Mój umysł nadal nie pojmuje, co się naprawdę stało. Myślę, że to mechanizm obronny. W przeciwnym razie oszalałabym. Nie potrafię sobie wyobrazić, że nigdy więcej nie zobaczę już mojej córki. Kobieta nie tylko obwinia byłego chłopaka córki, jest również wściekła na system prawny i policję, która nie zareagowała zawczasu. 2 tygodnie przed zabójstwem włamał się do jej domu przez okno. Chciał ją przestraszyć. Był przekonany, że spotyka się z kimś innym. Helene poszła na komisariat, żeby wnieść oskarżenie, ale wyszła z płaczem. Policja zbagatelizowała sprawę i nie potraktowała jej poważnie. Nie rozpoznali zagrożenia, tego, jak niebezpieczny może być ten człowiek. Później zdecydowali się zamknąć sprawę. Jestem taka zła na ten patriarchalny system, w którym mężczyźni chronią innych mężczyzn. To po prostu pozostawia kobiety bezbronnymi. Sprawa Helene nie jest odosobnionym przypadkiem. Każdego roku we Francji ginie ponad 120 kobiet. By temu zaradzić, od kilku tygodni rząd prowadzi konsultacje ze stowarzyszeniami ofiar w całym kraju. Chce stworzyć nowe prawo, by lepiej chronić kobiety przed przemocą domową. Rząd współpracuje z prawodawcami z różnych dziedzin i jesteśmy gotowi do działania. Nowe prawo wprowadzi elektroniczne bransoletki, aby trzymać z daleka agresywnych mężczyzn. Sędziowie będą mogli wydawać nakazy zatrzymania w ciągu 6 dni. Powstanie też więcej schronisk dla kobiet. Annick wzięła udział w ogólnokrajowych rozmowach. Jej zdaniem to dobry start, ale trzeba zrobić więcej. W nowym ustawodawstwie brakuje też jednego kluczowego punktu. To naprawdę ważne, by policja przeszła odpowiednie szkolenie psychologiczne. Powinni nauczyć się słuchać kobiet, które proszą o pomoc. Jeśli kobieta mówi, że czuje się zagrożona, to oni muszą podjąć niezbędne środki, aby ją chronić. Wiemy, że jest wiele kobiet, które zwróciły się do policji z prośbą o pomoc. Zostały odrzucone, a teraz nie żyją. Matka Helene wciąż ma nadzieję, że rząd zmieni prawo tak, aby obejmowało ono również ten aspekt. Chce, żeby jak najwięcej kobiet zostało uratowanych i żeby żadna matka nie musiała cierpieć tak jak ona.